Czy też miał pan możliwość słuchania wykładów pani Grzegorzewskiej? Tak, przychodziła na wykłady z pedagogiki specjalnej i przynosiła plik różnych tygodników czy miesięczników. O właśnie. I przydzielała do opracowania, ale nie tylko pedagogiczne. Na przykład Chrońmy Przyrodę Ojczystą, taki był miesięcznik, tak. Chyba po tym, no, Chowanna to już też pedagogiczny. Tak jest. Różne mieliśmy i to na początku, to nam się wydawało, no co tutaj, no pedagogia specjalna, a tutaj o tym, jak budować tam no, łódkę dla ptaszka jakiegoś, ale w sumie rozbudzała zainteresowania do wiedzy. Jak ona te wykłady prowadziła, niech pan powie? Bardzo przystępny język, taki no ładnie mówiła i wolno, wszystko można było zrozumieć. A jak ktoś jej przeszkadzał? Nie, nikt się nie odważył przeszkodzić. Szacunek był wielki. A no właśnie. Wielki szacunek, a jeszcze większy u kobiet niż u. Pani dyrektor miała swój sposób nazewnictwa określania. My nie byliśmy studentami. Chociaż już eseny powstawały i tak. Tamci w innych uczelniach nazywano ich już studentami, już były dziekanaty, a u nas nie, u nas były słuchacze byliśmy, tylko słuchaczami. Nie było indeksów wtedy jeszcze. A no właśnie, nikt o tym nie mówił do tej pory. Nie było indeksów, pamiętam koleżanka jakby na drugim roku, a ona przyszła na pierwszy już. I przy spotkaniu z panią dyrektor poruszyła tę sprawę, że właśnie tam koleżanki studiują się, mają swoje indeksy, stopnie, a my nic. To pani dyrektor tak nie odpowiedziała jej w ogóle, aha. Ale widać było, że była niezadowolona z tego, aha. Bo cały czas u niej to dominowało. To jej pojęcie czy stwierdzenie, że nieważne, czy dużo wiesz, czy umiesz, nieważne, czy wiesz, jak to robić, najważniejsze, że chcesz. Tak jest. I tego się trzymała. Właściwie całe ten jej postępowanie to było w tym sensie, że chcieć. I ten czynnik ludzki, tak, ważniejszy, tak, od metodyki, tak, i programu. Tak. Tak jest. A czy prawdą jest, że te drzwi do jej gabinetu rzeczywiście były uchylone? W tym korytarzyku tak, to już tam, były. Tam jakby drzwi nie było. Tak. Bo wyczytałem coś takiego, że przybijała na drzwiach zaraz po wojnie tabliczkę z dyżurami i słuchacze się przyglądali, ale ona dodała, to tylko dla ministerstwa, a dla was drzwi są zawsze otwarte. I rzeczywiście tak dosłownie i w przenośni one były, tak, otwarte, tak, że się mogła... Tak, tak. Była zainteresowana po prostu człowiekiem też. Tak. Nie przeszła, żeby tam coś nie powiedzieć czy nie zapytać. Miała bardzo taki życzliwy stosunek do wszystkich pracowników swoich. Także atmosfera na instytucie była, chyba że była gdzieś tam może ukryta, ale w ogóle to była bardzo, bardzo dobra. Bardzo dobra. Nie było polityki na uczelni, żadnej polityki, pomimo tylu, akurat w tym roku było wydarzeń, bo to przecież Świet Bieruta. 56. 50 październik, tak. Dwa numery obok, przecież aresztowany był Grot Rowecki. Nic nie było, nie było tam nie interpretacji, było. Nic. I to się... Czyli apolityczność. Wszystkim taka. Się podobało to, że to tak właśnie... Mogłoby wprowadzić jakieś spory, kłótnie. Ona unikała polityki i to też jest taki ciekawy wątek, bo przecież dostała Order Budowniczych Polski Ludowej. Tak. Zasłużony nauczyciel, Krzyż Komandorski, Orderu Odrodzenia Polski. W 57, wtedy kiedy pan był słuchaczem, została też profesorem zwyczajnym. Tak. I ona na przykład tam nie walczyła, nie domagała się, ale wszyscy... uznawali i realizowali jej poglądy. Wydaje się, że ona w dalszym ciągu, tutaj pan z perspektywy Grudziądza, jako absolwent, jest tą postacią, która jest kojarzona jako ikona pedagogiki specjalnej. Wydaje tak, mi się, że tak jest. Tak, jest, tak, tak. Jest i właściwie to wciąż jakby było aktualne i wiele aspektów i jej pracy.